W nocy z 26 na 27 lutego na terenie Krymu wylądowały 4 samoloty IU-76. Na pokładach znajdowali się żołnierze sił specjalnych. Rozpoczyna się rosyjska operacja mająca na celu przejęcie Półwyspu Krymskiego. Po upadku prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza na Krymie odbyły się demonstracje przeciwko władzy ukraińskiej. Z gmachów zdejmowano flagi Ukrainy. Na ich miejsce lokowano symbole Federacji Rosyjskiej. Na terenie Półwyspu Krymskiego na mocy porozumienia znajdowało się 13 tysięcy żołnierzy rosyjskich. W tym samym czasie w bazach znajdowało się około 18 tysięcy żołnierzy, którzy przysięgali wierność Ukrainie. Słabością sił ukraińskich był ich mieszany skład narodowościowy. Znaczna część żołnierzy uważała się za Rosjan, bądź też sympatyzowała z tym krajem. Ukraińcy mieli również w teorii do dyspozycji około 40 czołgów. Jednak wiele z nich wymagało naprawy i nie było zdolnych do realnej walki. Problemem był również stan etniczny mieszkańców Krymu. Ponad 50% mieszkańców było narodowości rosyjskiej, a 90% ludności jako język ojczysty uważało rosyjski. Postrzeganie na temat wydarzeń na tzw. Majdanie Europejskim było kreowane przez rosyjskie kanały telewizyjne, bardzo popularne na terenie Krymu. Mieszkańcy Półwyspu bali się, iż upadek prezydenta Janukowycza oznacza przymusową ukrainizację Krymu, a nawet odebranie mu autonomii. Na terenie Republiki Krymskiej organizowano manifestacje poparcia dla Federacji Rosyjskiej. 24 lutego flota czarnomorska została postawiona w stan gotowości. Wjazdy do Sewastopola zostały obstawione przez pozbawione dystynkcji transportery opancerzone BTR-80. Dystynkcji nie posiadali również obsadzający je żołnierze. Tak właśnie zaczęła się historia tzw. zielonych ludzików. Następnego dnia podobnymi działaniami objęto również inne miasta, takie jak na przykład Jałta. W nocy z 26 na 27 lutego na terenie Półwyspu wylądowało 4 samoloty IU-76. Na pokładzie znajdowali się żołnierze rosyjskich sił specjalnych. Jednocześnie rosyjska propaganda wzmagała poczucie zagrożenia ze strony władzy ukraińskiej. Coraz aktywniej działały bojówki oraz politycy popierający secesję Republiki od Ukrainy. Tego samego dnia bojówki zajęły budynek Rady Najwyższej. Parlament Krymu uchwalił przeprowadzenie referendum, otwierając tym oficjalnie drogę do odłączenia się Półwyspu od Ukrainy. Aktywne rosyjskie działania wojskowe rozpoczęły się w nocy z 27 na 28 lutego. Około 200-osobowy oddział Zielonych Ludzików zajął lotnisko Belbek. Jednocześnie lotnisko w Symferopolu zostało przejęte przez separatystów pod przywództwem rosyjskich oficerów. 28 lutego Rada Federacji Rosyjskiej wyraziła zgodę na użycie sił zbrojnych na terenie Ukrainy w celu stabilizacji sytuacji w tym kraju. Tego samego dnia na lotnisku floty czarnomorskiej wylądowało 13 samolotów transportowych. W każdym z nich znajdowało się około 150 żołnierzy. Do portu w Sewastopolu wpłynęły 3 okręty desantowe z żołnierzami specnazu. Na początku marca na teren Półwyspu helikopterami przybywali kolejni żołnierze rosyjscy. Oczywiście śmigłowce ignorowały wszelkie procedury wchodzenia w ukraińską przestrzeń powietrzną. Aby zwiększyć intensywność przybywania kolejnych oddziałów, Zielone Ludziki przy współpracy z separatystami zajmowali kolejne lotniska. 3 marca do żołnierzy ukraińskich wystosowano ultimatum. Dano im wybór. Podporządkowanie się władzom Autonomicznej Republiki Krymskiej, bądź też opuszczenie swoich baz bez wyposażenia wojskowego. W pierwszym wypadku gwarantowano im pozostanie w czynnej służbie wojskowej.
przypadku, gdy żołnierze nie chcieli się poddać, schemat działania był dość prosty. Separatyści odcinali oblężonych od wody i żywności. Odłączano im również prąd. Gdy oblężenie się przedłużało, do akcji dołączali zawodowi żołnierze rosyjscy. Rozmawiano bezpośrednio z dowódcami poszczególnych ośrodków. Nie negocjowano z wyższym dowództwem Ukraińców. Rozwiązania siłowe ograniczały się tylko do walki wręcz. Za wszelką cenę starano się uniknąć otwarcia ognia. Taki schemat działań pozwolił na przejęcie kontroli nad większością ukraińskich baz i posterunków na terenie Krymu. Działanie Rosjanom ułatwiły same władze ukraińskie, które obawiając się eskalacji konfliktu, działały w niezdecydowany sposób. Nie wydały ani rozkazu ewakuacji z półwyspu, ani też stawiania oporu jednostkom przeciwnika. Ministerstwo Obrony Ukrainy wyraziło zgodę na otwarcie ognia w wypadku szturmu na bazy dopiero 18 marca. Była to decyzja zdecydowanie spóźniona. W tamtym momencie większość baz została oddana pod władzę Rosjanom, a ostatnie oblegane placówki były odcięte od łączności z dowództwem. Przez cały ten czas trwała również akcja przejmowania ukraińskich jednostek pływających. Do 22 marca przejęto 54 z prawie 70 ukraińskich jednostek. Konflikt na Krymie symbolicznie został zakończony 26 marca, gdy oficjalnie ogłoszono, iż nad wszystkimi 193 niegdyś ukraińskimi obiektami wojskowymi powiewają flagi rosyjskie. Jeżeli chodzi o kwestie polityczne, już ponad tydzień wcześniej wśród mieszkańców Półwyspu przeprowadzono referendum, w którym oficjalnie prawie 98% mieszkańców poparło odłączenie się od Ukrainy. Rosyjski parlament zatwierdził inkorporację Republiki Krymskiej 21 marca. 9 maja na Krym przyjechał Władimir Putin, podkreślając tym samym sukces operacji. Ale to był dopiero początek. Sztuka wojenna, do zobaczenia.